Razi? Jest tam kto? Gazi, jesteś tam? Jeśli mama nie jest zadowolona, niech zadowolony. Lepiej zrób tak, żeby mama była zadowolona. Gazi? Ja też. Tak samo się nazywamy. Czy jesteś z wypożyczalni filmów? Nazywam się Crane. Crane? Crane brzmi jak kran, jak tran, jak waran i trochę jak plan i klan i taki inny pan i... Mogę wejść? Nie wolno. Nie możesz. Dziś ja i mama mamy specjalny dzień. Dziś jest dzień mamy, a to najważniejszy dzień na całym świecie. Czy jesteś z wypożyczalni filmów? Czemu ciągle o to pytasz? Miałeś przynieść film o mnie. Ma tytuł Charlie i cały jest o mnie i o tym, jaki ja jestem mądry. Gazi, wpuścisz mnie, jak przyniosę ci ten film? Jasne. Możesz obejrzeć go z nami. Dziś jest dzień mamy. I jeśli mama nie jest zadowolona, to nikt zadowolony. Aha, jeszcze chciałaby czekoladę. Tak, mama chce czekoladę. Chyba się trochę zagalopowałeś. Nie kłóć się z Gazim. To bez sensu. Tak mówią ludzie w aptece. Thank you.
nie teraz. Charlie, Charlie. C jak Charlie. Mam cię. Masz tu film i czekoladki. Niech tylko mama to zobaczy. Gazi znów wygrywa. Brawa dla Gaziego. No fajnie. No trudno. Będę musiał wejść przez dach. Yeah.
Cześć, Gazi. Teraz mamy film. Mama ogląda. Czy mama jest zadowolona? Mama bardzo zadowolona. Gazi dał jej czekoladę i włączył film. Więc zabiorę trochę jej lekarstw dla przyjaciela. No, dobrze. Mama przestała mieć ataki, kiedy głowa zamieniła jej się w dynię. Są na stole. Dzięki, Gazi. Gazi wszystkich uszczęśliwia. Okej, Rahim, jestem. Upewnij się, że cię widzą i wiedzą, kim jesteś. Podkradanie się do nich jest kiepskim pomysłem. Łatwo dostać kulkę. Życz mi powodzenia, mały. Powodzenia, ziom. Przyda ci się. Nie strzelaj! Ręce do góry! Czego tu szukasz, matko jebco? Przyszedłem spotkać się z Raisem. Wysłał mnie Brecken. Brecken? Ten dupek z wieży? Dobra, czego on kurna chce? Przyszedłem dobić targu. Jakiego targu? Takiego, jakiego dobija się z Raisem, a nie z jego przydupasami. Dobra, przepuśćcie go. To może być nawet zabawne. Jak długo się przyjaźnimy, Osman? Przyjaźnimy się od bardzo dawna. Dlatego też tak mnie zaskoczyło, że chciałeś okraść mnie! Czy ja cię już gdzieś nie widziałem? Dam ci teraz wybór. Bardzo prosty. Prawa ręka czy lewa? Lewa! To była moja lewa czy twoja lewa? Widać, że przychodzisz z wieży. Czego chcesz? Chcę dobić targu. Targu? Za antyzynę pewnie. Przycisnęło was. A co oferujesz w zamian? Twoje usługi? Twoją lojalność? Potrzebne mi jest i to, i to. Gadaj z Karimem. To jeden z naszych. Zrób to, co ci powie. A Rais zastanowi się, czy dać wam trochę antyzyny. Rozumiesz? Chyba nie mam wyboru. Domyślny. Rozmawiałem z Raisem. Jade ma rację, to psychopata. To właśnie on wystawił do wiatru Gierę. A teraz muszę robić, co mi każe. Nie tylko dlatego, że mam taką misję, ale też dlatego, że ma ogromne zapasy antyzyny. Pieprzony wirus.
Jesteś wreszcie. Rice mówił, że przyjdziesz. Jestem Karim. Crane. Amerykanin. Mam wujka w Stanach, w Teksasie. Jesteś z Teksasu? Jesteś kowbojem? Jestem z Chicago. Dobrze, panie Capone. Będziemy w stałym kontakcie radiowym. W ten sposób będę mieć pewność, że idziesz tam, gdzie powinieneś. Czyli gdzie dokładnie? Wleziesz dla mnie na wieże antenowe i powłączasz modulatory krótkofalowe. Większość moich ludzi jest zbyt wolna, gruba lub nawalona, by wspiąć się na wieżę i nie skręcić sobie karku. Jak to zrobię, dostanę antyzynę? To umowa między tobą a Raisem. Ja się nie będę wypowiadać w jego imieniu. Po prostu nie spieprz tego. On źle znosi rozczarowania. Chcesz do nas przystać? Bez jaj. Nie wytrzymasz 5 minut. Spotkałem osobnika imieniem Karim. Jest chyba kimś na kształt majordomusa Raisa, a przynajmniej przydupasem numer 1. Karim polecił mi naprawić dla Raisa kilka anten. Nie ma to jak być chłopcem na posyłki. Crane. Raportuj. Spotkałem Raisa. Nie ma wątpliwości, że to Sulejman. To psychopata. Z bezwzględnego polityka zmienił się w pieprzonego watażkę. Czy wiesz, że pracujesz dla nas? Nie. Wziął mnie za kolejnego gościa z wieży. Właśnie odwalam za niego brudną robotę, za którą ma mi dać antyzynę. Zrozumiano. Dalej wykonuj jego polecenia. Pamiętaj, potrzebujemy tego pliku. Super. Bez odbioru. Co dokładnie mam zrobić? Komunikacja radiowa nie działa najlepiej w strefie kwarantanny. Te modulatory wzmocnią sygnał, pozwalając Raisowi kontaktować się z posterunkami w odległych częściach miasta. Nie tylko Rais na tym skorzysta. Być może, ale cesarz musi kontrolować swoje imperium.
Karim, jestem przy pierwszej antenie. Jeśli antena nie ma zasilania, musisz je włączyć. W małym budynku u podstawy nadajnika znajdziesz łącznik. Jeszcze, bo jakiś zarażony popapraniec z flakami zwisającymi z gardła właśnie się na mnie zżyga. To cię tłumaczy. Dobra, włączone. Dobrze, a teraz zasuwaj na górę.
Szlak by to. Karim! Ktoś zdążył to rozebrać na części. Nie ma tu czego włączać. Cholera. Tego się obawiałem. Dobrze, przejdź do następnej wieży. Jest niedaleko stąd. Zjedź po linii i kieruj się na wschód. Zobaczysz ją. Karim, co jeśli drugi przekaźnik będzie zepsuty? Pomyśl raczej, co zrobisz, jeśli zawiedziesz Raisa. Prawidłowa odpowiedź brzmi: zginiesz paskudną śmiercią. Karim, jestem przy drugiej antenie. Płot jest pod prądem. Chyba ktoś jest w środku. To pewnie Aleksiej. I pewnie też jego syn Christoph. Jak dla mnie są dość męczący. Nie pozwól, by cię zatrzymali. Musisz dostać się do środka i włączyć ten nadajnik. Thank you.
Czego kurwa chcesz? Muszę się wspiąć na wieżę. Na jakiego wała chcesz to robić? Raiz mi to zlecił. Raiz? Nie wyglądasz na kogoś od niego. Jak sobie chcesz. Dam znać Raisowi, że nie chciałeś mnie przepuścić. Co? Kuźwa, nie, nic z tych rzeczy. Chcesz na górę? Ej, dzień. Ja już dłużej nie mogę. Weź, że ja bez zamknicy. W dupie mam, że ktoś słyszy. Christoph, co się z tobą dzieje? Chcemy zostać wśród żywych. Tato, to są mordercy. Tak, to mordercy. Pracujemy dla nich. Jesteśmy przez to bezpieczni. Za dużo myślisz jadać go, Christoph. Zacznij używać łba, a po nas obu tu pozabijać. Mam nadzieję, że warto było się wspinać. Thank you.
przekaźnik jest w porządku. Oby było warto. Hej, Karim, drugi przekaźnik już podłączony. Czy wszystko działa? Słyszysz mnie? Głośno i wyraźnie. Dobra robota. Wiesz, jak wrócić, nie? No wiem.